dzisiejszy trening był przede wszystkim dla fizjologów, którzy monitorowali szybkość zawodników i wytrzymałość, i ta część zajęła im 45 minut. No i potem te 20-25 minut, które myśmy mieli, by popracować z chłopakami, było generalnie podyktowane tym, że zmęczenie narosło i trzeba było tylko pobawić się piłką, zapoznać z murawą, parę strzałów oddać i techniczny aspekt w treningu poruszyć. Po tygodniu roztrenowania w Turcji celem tutaj było dobre poruszanie się po boisku, a sam strzał nie był najbardziej istotny. Testowaliśmy szybkość i wytrzymałość specjalną po to, aby mieć pewne dane potrzebne do tego, aby monitorować obciążenie w trakcie treningów kolejnych, które będziemy realizowali. Mamy je w komputerze, w tej chwili musimy siąść i dokładnie przeanalizować. Idziemy już z progresją tego, co realizowaliśmy w Turcji, także krok dalej z tymi zawodnikami, z którymi już pracujemy od tygodnia czasu, i wprowadzamy tych, którzy dopiero wczoraj do nas dojechali.